Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej, dzisiejszy odcinek zostanie podzielony na dwie części. Nie jestem fanką takiego rozwiązania, jednak musimy zrobić wyjątek. Moje zamiłowanie do szczegółów oraz chronologia sprawiają, że nie uda mi się opowiedzieć wszystkiego w jednym odcinku. Z powodu pandemii wakacje w tym roku będą bardzo nietypowe. Obawiam się, że o dostępie do prądu będę mogła pomarzyć. Dlatego druga część ukaże się pod koniec sierpnia. A teraz miłego słuchania. Dziś ponownie przenosimy się do Sztokholmu. Jako, że już wiecie co nieco o stolicy Szwecji, tym razem jako ciekawostkę powiem wam, że od miejsca, w którym się wychowałam do Sztokholmu jest dokładnie 1039 km po linii prostej. Dla odmiany zaczniemy krótkim wstępem. Dzięki temu będzie nam łatwiej zrozumieć dzisiejszą opowieść. Szwecja jako kraj neutralny podczas II wojny światowej uniknęła konfliktu zbrojnego. Po wybuchu wojny do tego kraju przybyło kilkanaście tysięcy osób, starając się o azyl. W roku 1945 ze Szwecji wyruszyły białe busy Czerwonego Krzyża, by wyzwolić Skandynawów z obozów koncentracyjnych. Akcja ta była prowadzona przez Folke Bernadotte, syna księcia Szwecji. Priorytetem byli więźniowie pochodzenia duńskiego, norweskiego, jak i szwedzkiego. Jednak białymi busami wywieziono z Niemiec również wielu Polaków. Po zakończeniu II wojny światowej do Szwecji przybyło niemal 200 tysięcy uchodźców. Wielu z nich wróciło do swoich krajów po kilku latach. Po roku 1945 przemysł w Szwecji rozwinął się w błyskawicznym tempie. Brakowało jednak pracowników ze względu na nieliczną populację w tym kraju. To sprawiło, że rozpoczęto rekrutację chętnych do pracy ludzi z innych krajów. Najwięcej ludzi przybyło z Finlandii, ale również z Włoch, Grecji i dawnej Jugosławii. Po roku 1980 wszystko się zmieniło. Ludzie nie przybywali do Szwecji za pracą, a po to, by zacząć życie od nowa, z dala od konfliktów, jakie miały miejsce w Europie. W 1980 roku wybuchła wojna domowa w Somalii. Ponad 2 miliony ludzi opuściło granice tego kraju. Wielu z nich wyemigrowało do Europy, między innymi do Szwecji. Pomiędzy rokiem 80 a 91 do Szwecji przybyli również uchodźcy z Erytrei, gdzie trwała wojna z Etiopią. W 1991 roku rozpoczęła się 11-letnia wojna w dawnej Jugosławii. Po ogłoszeniu przez Chorwację i Słowenię niepodległości, władze Jugosławii postanowiły interweniować. Ta wojna była najkrwawszym i najkosztowniejszym konfliktem od czasów II wojny światowej. Podczas trwającej wojny na Bałkanach do Szwecji przybyło bardzo wielu uchodźców z tego regionu. Większość z tych ludzi zapłaciło całym dobytkiem za to, by przedostać się do innego kraju i spróbować zacząć życie od nowa. W latach 90. miał miejsce ogromny kryzys finansowy w krajach nordyckich. Szwecja pogrążyła się w recesji, co doprowadziło m.in. do drastycznego wzrostu bezrobocia. Wiele firm ogłosiło upadłość. Sytuacja ekonomiczna w państwie spowodowała, że wiele zasiłków zostało zmniejszonych, m.in. zasiłek rodzinny.
Niezadowolenie społeczeństwa było ogromne. W tym samym czasie nowo powstała partia polityczna Nie Demokratie w swoim programie obiecywała m.in. obniżenie podatków i zmniejszenie imigracji. Według nich kryzys ekonomiczny był powiązany z napływem uchodźców do kraju. Poparcie, jakie uzyskała partia, pozwoliło jej później wejść do parlamentu. Wcześniej wspomniane wydarzenia z pewnością wpłynęły na wzrost zainteresowania ideologią neonazizmu, która szerzyła się w krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii. W Szwecji powstała organizacja VAM, Vit Arisk Motstånd, czyli opór białych Aryjczyków. Jak opisuje to podcast Die Svenska Hotet, celem organizacji była walka z bronią w ręku w obronie rasy białej. W roku 1990 doszczętnie spłonęło 36 placówek, w których tymczasowo mieszkali uchodźcy przybywający do Szwecji. Przestępstwa na tle rasowym nasilały się. Znając już nieco historii, zacznijmy dzisiejszą opowieść. Jest 3 sierpnia 1991 roku, sobota. Policja sztokholmska otrzymuje wezwanie do rannego mężczyzny, który znajduje się w okolicy stacji metra Jadet. Kilka minut później radiowóz przybywa na miejsce. Poszkodowany mocno krwawi i traci przytomność. Chwilę później pojawia się również ambulans i po udzieleniu pierwszej pomocy zabiera rannego do szpitala. Mężczyzna został postrzelony w biodro. Kula przeszła na wylot. Mimo utraty sporej ilości krwi, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ofiarą okazał się być Dawid Gebremariam, 27-letni student antropologii pochodzący z Erytrei. Po wstępnym przesłuchaniu udało się ustalić, co następuje. Dawid wraz z kolegami spędził piątkowy wieczór w domu u jednego z nich. Zaraz po północy postanowili udać się do klubu w centrum Sztokholmu. Droga do metra prowadziła przez ścieżkę spacerową otoczoną drzewami i krzewami. Dawid szedł kilka kroków za kolegami. Nagle zauważył, że ktoś mierzy laserem w kolegów. Chwilę później poczuł niesamowity ból. Koledzy Dawida zorientowali się natychmiast, że ktoś do nich strzelał. Obaj próbowali uzyskać pomoc. W latach 90. nie było telefonów komórkowych, więc zawiadomienie policji i wezwanie karetki nie było tak proste jak teraz. Dawid za wszelką cenę starał się oddalić od miejsca, w którym został postrzelony. Do stacji metra było już niedaleko. Tymczasem przyjaciele próbowali zatrzymać przejeżdżające samochody. Gdy w końcu udało im się zatrzymać białe Volvo, kierowca odmówił pomocy, tłumacząc, że cała tapicerka w jego aucie zostanie zabrudzona krwią. Żaden z mężczyzn nie widział tego, który strzelał. Napastnik najprawdopodobniej ukrył się w krzakach. Sprawę postrzelenia 27-latka przejęła policja kryminalna w Sztokholmie. Pierwsze kroki, jakie podjęli śledczy, to sprawdzenie, czy Dawid nie miał wrogów lub kogoś, kto mógłby go skrzywdzić. Analiza jego życia i kręgu znajomych nie wniosła jednak do sprawy nic, co pomogłoby śledczym w odnalezieniu sprawcy. Ważną informacją okazało się spostrzeżenie mężczyzny tuż przed otrzymaniem strzału. Wspomniał on bowiem o wiązce lasera, jaką widział na plecach swoich znajomych. Jako że w latach 90. broń z laserem nie była tak powszechna jak teraz, zagadka napaści na Dawida skomplikowała się jeszcze bardziej. Jest poniedziałek, 5 sierpnia 1991 roku. Inspektor kryminalny Lars-Erik Fosch wraz z technikiem kryminalnym i patrolem policji udaje się na miejsce zdarzenia.
Ścieżka, którą szedł Dawid wraz z kolegami, była perfekcyjnym miejscem do ataku. Otaczające ścieżkę zarośla z pewnością pomogły napastnikowi. Technik kryminalny przeszukuje miejsce ataku. Mimo iż używa wykrywacza metalu, nie udaje mu się odnaleźć ani kuli, ani łuski. Inspektor Lars Erik wraz z kilkoma policjantami odwiedza pobliskich mieszkańców, by sprawdzić, czy ktoś widział zdarzenie. Nawet najmniejsze spostrzeżenie z poprzedniego wieczoru może pomóc w odnalezieniu sprawcy. Po kilku godzinach pukania od drzwi do drzwi, inspektor opuszcza okolicę z pustymi rękoma. Nie odnaleziono nikogo, kto widział zdarzenie lub w inny sposób pomógłby w zrozumieniu, co stało się poprzedniego wieczoru. Policjanci rozwiesili również w okolicy informacje o zdarzeniu oraz prośbę do świadków, by zgłosili się na komisariat. W laboratorium dokładnie zbadano ubrania Dawida. Dzięki temu śledczy dowiedzieli się, że użyto broni małokalibrowej. Nie odnaleziono jednak dziury wylotowej. To świadczyło o tym, że kula musiała zatrzymać się na tkaninie i podczas gdy Dawid uciekał z miejsca lub podczas transportu do szpitala, została zagubiona. Następnego dnia w lokalnych gazetach pojawił się artykuł o strachu na Östermalm. Östermalm jest dzielnicą Sztokholmu, w której doszło do napaści na Dawida. W artykule napastnik został opisany jako Lasermannen, czyli mężczyzna z laserem. Pojawiły się w nim również cytaty pracowników pobliskiego przedszkola o ich strachu przed atakiem. Dla bezpieczeństwa dzieci pozostają w lokalu zamiast bawić się na pobliskim placu zabaw. Telefon na komendzie dzwonił bez przerwy. Większość dzwoniących twierdziło, że sami zostali oświetleni wiązką lasera w ostatnim czasie. Mimo wielu odebranych telefonów nie uzyskano informacji, które pomogłyby w śledztwie dotyczącym Dawida i ataku na niego. Następnego dnia Lars Erik Fosch ponownie przesłuchuje Dawida. Mężczyzna spokojnie odpowiada na pytania śledczego. Dawid nie jest aktywny politycznie. Przybył do Szwecji 2 lata temu z Erytrei, gdzie trwa wojna. W ciągu 2 lat nauczył się języka i za niedługo ma rozpocząć studia antropologiczne na Uniwersytecie w Sztokholmie. Nie bierze on narkotyków i nie ma wrogów. W ostatnim czasie nie wdał się w żaden konflikt, który mógłby sprawić, że został zaatakowany. Dawid wspomina również, że wybór drogi do metra był całkowicie spontaniczny. On i jego koledzy nie planowali bowiem tej trasy. Jest środa 7 sierpnia 1991 roku. Dawid Gebremarian zostaje wypuszczony ze szpitala i na prośbę komisarza udaje się na miejsce zdarzenia. Przeprowadzona rekonstrukcja utwierdza śledczych w przekonaniu, że atak na Dawida był całkiem przypadkowy. Gazety rozpisują się o wydarzeniu. Wspomniano o ludziach, którzy widzieli wiązkę lasera na sobie i uciekali w obawie o swoje życie. Strach, jaki panował w dzielnicy Östermalm, doprowadził do tego, że mieszkańcy postanowili sami czuwać nad bezpieczeństwem poprzez patrole obywatelskie. Jest 8 sierpnia 1991 roku, czwartek. Wczesnym rankiem na policję dzwoni mężczyzna i mówi, że obawia się, że to on jest mężczyzną z laserem opisywanym w mediach. Po przybyciu na posterunek 21-letni Magnus opowiada, że w zeszłym roku kupił laser w Londynie i od czasu do czasu świeci nim po ludziach dla zabawy. Śledczy sprawdzili alibi Magnusa na dzień, w którym doszło do ataku na Dawida. Okazało się, że nie miał on nic wspólnego ze strzelaniną. Niemal wszystkie dotychczasowe zgłoszenia na policję o wiązce lasera
okazały się być psikusem Magnusa. Następnego dnia w gazetach pojawia się artykuł o wygłupach 21-latka. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Strach przed sprawcą napadu na Dawida nadal jednak był odczuwalny. Śledztwo w sprawie postrzelenia Dawida Gebremariam nie posuwa się do przodu. Brak motywu, brak świadków, brak kuli i łuski nie pomaga w rozwiązaniu zagadki ataku na studenta. Śledczy nie mają absolutnie żadnego dowodu rzeczowego w tej sprawie. Jest poniedziałek, 21 października 1991 roku. Policja dostaje zawiadomienie o postrzelonym studencie w okolicach Frescati, północnej części Sztokholmu. Svante Areniusväg to ścieżka spacerowa, na której doszło do ataku. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z raną postrzałową głowy. Po kilku godzinach policja dowiaduje się, że życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Kula przeszła na wylot i raniła go w prawą część szczęki. Na miejscu zdarzenia technicy kryminalni dokonują oględzin w poszukiwaniu kuli i łuski oraz innych śladów, które mógł zostawić za sobą sprawca napaści. Następnego dnia policjant odwiedził rannego w szpitalu. Ofiarą okazuje się Sharam Khosravi, student antropologii na Uniwersytecie w Sztokholmie, pochodzący z Iranu. Przesłuchanie Shahrama było bardziej monologiem policjanta. Mężczyzna nie mógł poruszać szczęką. Śledztwo w tej sprawie jest bardzo mozolne. Brak świadków w okolicy zdarzenia utrudnia ustalić, co tak naprawdę się stało. Shahram nie widział sprawcy. Słyszał tylko, że ktoś ukrył się w krzakach. Mimo iż na miejscu zdarzenia znaleziono kulę kaliber 22, nie wnosi to do śledztwa zbyt wiele. Aby ustalić, jaki typ broni został użyty, potrzebna jest łuska, która mimo gruntownego przeszukania okolicy nie została odnaleziona. Shahram Khosravi nie widział sprawcy. Został zaatakowany od tyłu. Mężczyzna nie pamięta, czy stracił przytomność, czy też nie. Był w drodze do akademika, gdy nagle poczuł uderzenie, jakby dostał kamieniem. Siła uderzenia była tak duża, że odrzuciło go i upadł na ziemię. Dzięki odnalezionej kuli ustalono, że napastnik strzelał z odległości około 10 metrów. Z racji tego, że nie było absolutnie żadnego punktu zaczepienia, jeśli chodzi o sprawcę ataku, śledczy skupili się na ofierze i jego dotychczasowym życiu. Być może tam odnajdą odpowiedź na pytanie, dlaczego Shahram został zaatakowany. Jest 27 października 1991 roku. Od ataku na Shahrama minął tydzień. Na komisariat policji na Norrmalm, dzielnica Sztokholmu, przychodzi zakrwawiony mężczyzna. Policjanci natychmiast zawożą go do szpitala, gdzie otrzymuje odpowiednią pomoc. Dimitrios Karamalegos, włóczęga pochodzenia greckiego, został postrzelony 2 razy w okolice brzucha. Jedna kula przeszła na wylot, a druga nadal tkwiła w jego ciele. Dimitrios został zapisany na operację usunięcia kuli, przed którą opatrzono go i zezwolono na przesłuchanie. Włóczęga zeznaje, że do ataku doszło na ulicy Tuszgręd. Za jednym z budynków na altance jest przytulne miejsce, gdzie często nocował. Zanim doszło do ataku, widział on mężczyznę przejeżdżającego na rowerze. Nie przyglądał mu się zbyt uważnie, jednak miał wrażenie, że rowerzysta zatrzymał się. Chwilę później pojawił się napastnik i wymierzył w niego czerwone światło, po czym zaczął strzelać. Dimitrios nie zastanawiał się ani chwili. Zaczął uciekać w panice. Niestety nie jest w stanie opisać sprawcy.
kilka godzin później Włóczęga opuścił szpital, odmawiając operacji. Jeszcze tego samego dnia przeszukano okolicę, w której doszło do ataku. Odnaleziono niewielki fragment kuli w ścianie budynku. Był on jednak na tyle mały, że nie miał żadnego znaczenia dla śledztwa. Następnego dnia śledczy zaczęli rozmawiać o atakach. Po raz pierwszy zauważają oni możliwość, że napastnikiem jest jedna i ta sama osoba. Druga ofiara, Shahram Khosravi, nie wspomniał nic o laserze, jednak śledczy tłumaczą to faktem, że został on postrzelony od tyłu. Pytanie brzmi, kto i dlaczego strzela do ludzi z karabinu z laserem? Przypuszczenia śledczych musiały zostać potwierdzone. Zebrane dotąd materiały przeanalizowano i porównano ze sobą. Wszyscy trzej mężczyźni zostali postrzeleni kulami nie większymi niż kaliber 22. Bliższa analiza nie była możliwa ze względu na brak kuli lub łusek w dwóch przypadkach. Te dane nie są wystarczające, by stwierdzić, że ataków dokonał ten sam człowiek. Śledztwa prowadzone były zatem oddzielnie. Jednak śledczy często rozmawiali ze sobą o postępach. Jest piątek 1 listopada 1991 roku, godzina 13:56. Radiowóz policyjny otrzymuje wezwanie o strzelaninie na ulicy Nortulsgatan 12 w Sztokholmie. Na miejsce zdarzenia pierwszy dociera ambulans. Brygghuset to dawna fabryka hamburgerów, która teraz służy jako lokal imprezowy. W części, w której znajduje się kuchnia, leży postrzelony mężczyzna w kałuży krwi. Natychmiast zaczęto udzielać mu pierwszej pomocy. Policjanci pojawiają się kilka minut później. Podczas gdy personel medyczny udziela mężczyźnie pomocy, jeden z policjantów próbuje dowiedzieć się, co się stało. Poszkodowany z wielką trudnością mówi, że został postrzelony przez mężczyznę za pomocą karabinu z laserem. Napastnik miał na sobie beżowy płaszcz. Miał również jasne włosy i około 180 cm wzrostu. Jeden ze świadków na ulicy informuje policję, że widział mężczyznę wychodzącego z budynku Brygghuset. Według świadka mężczyzna nadal jest w budynku numer 65 na tej samej ulicy. Kolejny patrol przybywa na miejsce i zabezpiecza wyjście z budynku numer 65. Kilka minut później na miejscu jest już 9 policyjnych radiowozów. Szansa na złapanie napastnika jest ogromna. Komisarz Stig Eriksson natychmiast przejmuje dowodzenie akcją. O godzinie 14:22 policjanci otrzymali zezwolenie na przeszukanie budynku. Stig Eriksson nie wydał jednak rozkazu. Z racji tego, że napastnik jest uzbrojony, komisarz czekał na przybycie Einsatzstyrka, czyli grupy antyterrorystycznej. Godzinę po ataku na mężczyznę w Brygghuset komisarz Stig Eriksson decyduje się na przeszukanie budynku numer 65. Podczas gdy antyterroryści podchodzą do wejścia, otwiera się brama. Kilka osób wychodzi i pyta, co się dzieje. Nie są uzbrojeni. Spokojnie odpowiadają na pytania policji. Stig Eriksson decyduje się zabrać wszystkich na komisariat oraz na przeszukanie całego budynku. Cała akcja okazała się być fałszywym alarmem. Wszystkie osoby, które przewieziono na komisariat, mieszkały w budynku i nie miały ze szczelaniną nic wspólnego. Tymczasem poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala, a technicy kryminalni przystępują do pracy w Brygghuset. Następnego dnia w szpitalu pojawiają się śledczy. Ofiarą okazuje się 23-letni Heberson da Costa, muzyk pochodzenia brazylijskiego.
Mężczyzna jest w śpiączce, dlatego śledczy nie uzyskują więcej informacji. Otrzymał on strzał w szczękę oraz kilka strzałów w brzuch. Jeśli przeżyje, rekonstrukcja jego szczęki nie będzie łatwym zadaniem, informują lekarze. Śledczy zwołują zebranie. Nadal nie ma pewności, że za atakami stoi jeden i ten sam człowiek, jednak prawdopodobieństwo jest zbyt duże, by nie połączyć tych zdarzeń ze sobą. Ofiary nie znają się, jednak jest jedno podobieństwo, które być może jest motywem ataków. Wszyscy byli cudzoziemcami. Śledczy dochodzą do wniosku, że napastnik jest coraz bardziej pewny siebie. Pierwszy strzał, jaki oddał w stronę Dawida, padł z około 20 metrów. Da Costa został postrzelony z bliska w biały dzień w centrum Sztokholmu. Sytuacja jest poważna. Jako że Szwecja do tej pory nie miała do czynienia z seryjnymi atakami, obawiano się, że napastnik jest pierwszym w historii seryjnym mordercą. Dlaczego mordercą? Ponieważ każdy z tych ataków miał na celu zabicie ofiary. W kuchni budynku przy ulicy Nortulsgatan 12, gdzie doszło do ataku, odnaleziono trzy łuski oraz kulę. Analiza wykazała, że były one kalibru 22. Potwierdzono, że użyto tej samej amunicji, co w ataku na Sharama przy ulicy Svante Arrhenius-Weg. Kilka dni po ataku na Hebersona na policję zgłosiła się kobieta, która była niemal przekonana, że widziała sprawcę. Była w okolicy Nortulsgatan, gdy usłyszała dwa strzały i krzyk. Chwilę później zobaczyła mężczyznę oddalającego się z miejsca, z którego dobiegały odgłosy. Mężczyzna minął ją w odległości około 6 metrów i jako że sytuacja była bardzo nietypowa, kobieta dokładnie się mu przyjrzała. Opisała go jako zadbanego, wysokiego mężczyznę w okularach. Włosy wyglądały nafarbowane, były niemal rude. Kolor oczu zdecydowanie niebieski. Ubrany był w długi beżowy płaszcz. Opis świadka był bardzo ważny dla śledczych. Ofiara wspomniała bowiem o płaszczu oraz jasnych włosach, co zgadza się z opisem świadka. Z listy podejrzanych, którą stworzono, wybrano tych, którzy najbardziej pasowali do opisu i pokazano zarówno kobiecie, jak i rannemu Hebersonowi. To jednak nie przyniosło rezultatu. Żaden z podejrzanych mężczyzn nie był tym, który postrzelił Hebersona. Zapada decyzja, by wezwać rysownika, który spróbuje stworzyć portret pamięciowy napastnika. Stefan Bergqvist i Ulf Hoebery, śledczy, którzy zajmowali się tą sprawą, przesłuchali rodzinę oraz znajomych zaatakowanego mężczyzny. Wszyscy po kolei rozkładają ręce. Nie mają pojęcia, kto i dlaczego mógłby skrzywdzić Hebersona. Nie wdawał się on w żadne konflikty. Był całkowicie oddany muzyce, którą współtworzył. 23-letni Heberson da Costa cudem przeżył atak. Po kilku operacjach i 5-dniowej śpiączce farmakologicznej jego stan zaczął się stabilizować. Niezbędne było jednak usunięcie sporej części policzka oraz kilku zębów. Heberson będzie musiał mieć jeszcze kilka operacji, by w pełni zrekonstruować szczękę. Śledczy Ulf i Stefan odwiedzają ofiarę w szpitalu. Mężczyzna nie może poruszać szczęką, jednak bez większego kłopotu odpowiada na pytania śledczych za pomocą kartki i długopisu. Heberson opisał mężczyznę, który go zaatakował. Opis był niemal identyczny z opisem kobiety, która widziała sprawcę opuszczającego budynek. Heberson napisał również, że widział czerwony punkt tuż przed oddaniem strzału przez napastnika.
policja otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o ludziach, którzy byli oświecani laserem i uciekali w obawie o swoje życie. Każdy taki telefon musiał zostać sprawdzony. Przeprawa przez wszystkie informacje, które wpływają teraz na komendę, jest nie lada wyzwaniem. Jest 8 listopada 1991 roku, piątek, godzina 17:48. Policja po raz kolejny zostaje powiadomiona o ataku. Tym razem przy ulicy Schösbergwegen, niedaleko Uniwersytetu Królewskiego Kotehoa. Na miejsce zostaje wysłany ambulans oraz radiowozy policyjne. Ranny leży na brzuchu tuż przy wejściu do budynku. W tyle głowy widać otwartą ranę oraz mnóstwo krwi. Podczas transportu do szpitala poszkodowany oddycha. Nadal istnieje szansa na uratowanie mu życia. Jeszcze przed godziną 18 na miejsce przybywa patrol policji z psami tropiącymi, które podejmują trop. Ślad prowadzi przez ścieżkę dla pieszych aż do ulicy Walhalla Wegen. Przy jednym z miejsc parkingowych, gdzie najprawdopodobniej sprawca zostawił swój samochód, ślad się urywa. Stefan Bergqvist i Ulf Hoebery przybywają na miejsce około godziny 19. Do tego czasu policji udało się ustalić tożsamość rannego. Okazał się nim 35-letni Jimmy Reinbar, pochodzący z Iranu. Po rozmowie z policjantami na miejscu, Ulf i Stefan zdecydowali się sprawdzić, czy mężczyzna nie mieszkał w budynku, przy którym został odnaleziony. Na tablicy przy wejściu śledczy odnajdują jego nazwisko. W mieszkaniu słychać głosy, dlatego Ulf i Stefan decydują się zadzwonić dzwonkiem. Drzwi otwiera mężczyzna, który okazuje się być bratem postrzelonego Jimmy'ego. Z krótkiej rozmowy z bratem postrzelonego śledczy dowiadują się, że Jimmy o godzinie 17 wyruszył ze Skarpnek, gdzie mieszkał wraz z żoną. Wieczorem Jimmy miał pójść do kina. Przed tym jednak miał odwiedzić mieszkanie na Schösbergwegen. Brat poszkodowanego, mimo wielkiego szoku, w jakim się znajduje, odpowiada na pytania śledczych. Jimmy nie miał wrogów i nie interesował się polityką. Ulf i Stefan zaoferowali mężczyźnie pomoc w transporcie do żony poszkodowanego. Oni sami muszą ją powiadomić o zdarzeniu. Po godzinie 21:00 żona Jimmy'ego otrzymuje wiadomość o ataku. Kobieta jest w szoku. Śledczy decydują się pomóc jej dostać się do szpitala, w którym nadal trwa walka o życie jej męża. Jimmy Reinbar przybył do Szwecji w roku 1979, aby studiować. Po kilku miesiącach sytuacja polityczna w Iranie zmieniła się diametralnie. Jimmy postanowił złożyć wniosek o azyl polityczny i został w Szwecji. Mężczyzna kontynuował studia na 50%, resztę czasu pracował jako sprzątacz, by dorobić do studiów. Po roku pobytu w kraju Jimmy poznał kobietę, z którą później się ożenił. Para przeprowadziła się do domku w Skarpnek, gdzie wkrótce rodzina powiększyła się o 2 dzieci. Zarówno Jimmy, jak i jego żona są już na końcówce swoich studiów. Ona przyszła pani dentystka, on przyszły inżynier. Dzień po ataku to jest 9 listopada 1991 roku. Ze szpitala Karolinska przychodzi wiadomość. Życia 35-letniego Jimmy'ego Reinbar nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia technicy kryminalni odnaleźli łuski.
Z całą pewnością pochodzą one z tej samej broni, z której strzelano w Brickhuset. Presja wywierana na śledczych jest ogromna. Zarówno media, jak i społeczeństwo zalewają policję falą krytyki. Brak postępu w śledztwach sprawia, że strach przed mężczyzną z laserem jest ogromny. Bezsilność śledczych jest frustrująca. Poza łuskami i kulami oraz zeznaniem jednego świadka nie mają absolutnie nic, co mogłoby pomóc w śledztwie. Z racji tego zapada decyzja, by wypuścić portret pamięciowy stworzony na podstawie zeznań kobiety, która widziała sprawcę przy ulicy Northulsgatan. Portret pamięciowy zostaje przedstawiony mediom na konferencji prasowej. Społeczeństwo w końcu poznaje wizerunek mężczyzny z laserem. Twarz z portretu jest bardzo charakterystyczna, a policja ma nadzieję, że w końcu złapią sprawcę ataków. Już pierwszego wieczoru po wypuszczeniu portretu pamięciowego policja otrzymała ponad 150 wiadomości, które należało sprawdzić. W czasie, gdy zbierane są informacje od społeczeństwa, śledczy proszą o pomoc specjalistów z Niemiec, by ustalili, jaką bronią posługuje się mężczyzna z laserem. Póki co, poza pewnością, że ta sama broń wystrzeliła kulę, śledczy nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Niemieccy specjaliści ustalają, że broń, jaką posługuje się Lasermannen, to półautomatyczny karabin marki Erma. Wydarzeniami ze Sztokholmu interesowały się media z całego świata. Śledczy odpowiadali na pytania dziennikarzy nawet z Japonii. Po pogrzebie Jimmy'ego Reimbar w centrum Sztokholmu zorganizowano demonstrację przeciw rasizmowi. Uczestniczyło w niej ponad 5000 osób. Strach przed mężczyzną z laserem osiągnął szczytu. W obawie o swoje życie ludzie w miarę możliwości spędzali więcej czasu w domu. Napastnik zdaje się nie mieć litości podczas ataków. Jedyne, czym się sugeruje, to pochodzenie swoich ofiar. Praca śledczych opierała się teraz na sprawdzeniu znanych przestępców, bliskim kontakcie z technikami kryminalnymi oraz sprawdzeniu każdej informacji, która wpłynęła po wypuszczeniu portretu pamięciowego. Lista stworzona z informacji od społeczeństwa zawierała ponad 300 nazwisk osób, które podobne były do mężczyzny z portretu. Każde z nazwisk zostało sprawdzone. Skontaktowano się również z SEPO, odpowiednik polskiego ABW. Ich zadaniem było sprawdzenie, czy za atakami może stać jakaś organizacja. Z racji tego, że śledztwo nie przynosiło rezultatu, postanowiono cofnąć się w czasie i ponownie przeanalizować wszystkie ataki. Śledczy postanowili skontaktować się z bezdomnym Dimitrios Karamalegos. Zadanie to nie było łatwe. Mężczyzna nie posiadał stałego adresu. Po kilku dniach udało się jednak zlokalizować miejsce jego pobytu. Dimitrios został przewieziony na komisariat i przesłuchany ponownie. Okazuje się, że mężczyzna nadal ma opatrunek, który został mu założony przed planowaną operacją wyciągnięcia kuli, na której się nie pojawił. Owszem, odczuwa czasem ból brzucha, jednak przyzwyczaił się już do tego. Na pytanie śledczych, dlaczego nie chciał wykonać operacji, Dimitrios odpowiedział, że nie chce sprawiać kłopotu i za podatki, których nie płaci, zostać operowanym. Przesłuchanie mężczyzny nie wniosło nic nowego do sprawy. Dimitrios nie widział sprawcy na tyle, by móc go opisać. Na początku grudnia 1991 roku ponownie przeszukano okolicę Svante Arrhenius Weg.
by spróbować odnaleźć łuskę z ataku na Sharam Khosravi. Ku zaskoczeniu śledczych udaje się odnaleźć łuskę, która po analizie potwierdza, że i tego ataku dokonał mężczyzna z laserem. Po śmierci Jimmy'ego Rimebar ataki ustały. Mimo to śledztwo prowadzone jest na najwyższych obrotach. Śledczy ani na moment nie przerywają próby ustalenia, kim jest sprawca napadów na imigrantów, który skutecznie unika odpowiedzialności za swoje czyny. To czysty przypadek, że wybrałem akurat Rimebara. Siedziałem ukryty za kontenerem i chyba musiałem się na moment zdrzemnąć. Chwilę trwało, zanim dotarło do mnie, że zbliża się jakiś obcokrajowiec. Stał odwrócony do mnie plecami. To także był zbieg okoliczności. Zrozumiałem, że nie mogę nie wykorzystać takiej okazji. Przyłożyłem mu lufę do głowy i wypaliłem. Ale nie widziałem, jak umierał. Po napadzie gazety pisały, że mężczyzna z laserem został mordercą. Było mi ciężko na sercu. Pomyślałem, że to niedobrze. Miałem wiele wątpliwości. Nękały mnie wyrzuty sumienia. Zrozumiałem, że traktując wszystkich obcokrajowców jednakowo, dopuściłem się generalizacji. Byłoby lepiej, gdybym zabił jakiegoś łajdaka. Pierwszej nocy po zamachu w ogóle nie spałem. Świadomość, że pozbawiłem kogoś życia, że w swojej nienawiści do cudzoziemców posunąłem się aż tak daleko. To było absurdalnie skrajne działanie. Wiedziałem, że nikt z grona moich znajomych, żaden normalny człowiek, nie chciałby mieć do czynienia z kimś takim. Takie zdarzenie ma duży wpływ na człowieka. Nie było nikogo, przed kim mógłbym się otworzyć. Nikogo, kto mógłby mnie zrozumieć. Byłem z tym wszystkim sam. Czułem się inny. Jakbym został wyrzucony poza nawias społeczeństwa. Jakbym był trędowaty. Czułem się naznaczony. I miałem wrażenie, że to po mnie widać. Na pewno można było zauważyć, jak bardzo źle się czułem. Poza tym niepokoiłem się, że ludzie wokół mnie, właśnie z powodu mojego dziwnego zachowania, mogą powiązać mnie z morderstwem i trafię do więzienia. Naprawdę czułem się fatalnie. Zrozumiałem, że muszę dojść do siebie, odnaleźć się i odzyskać harmonię. Poleciałem na 5 dni do Las Vegas. Potrzebowałem urlopu. Potrzebowałem się od tego oderwać. To był najlepszy pomysł, jaki przyszedł mi do głowy. Nie wziąłem ze sobą zbyt dużo pieniędzy. Może z 50 000? Cytat pochodzi z książki Mężczyzna z laserem autorstwa Gelerta Tamasa. Koniec części pierwszej. Serdeczne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Małgorzata, Paweł, Agnieszka, Magdalena, Janusz, Daniel, Martyna, Michał, Paulina, Katarzyna, Maria, Sebastian, Krysia, Emcio, Ewa, Wanda, Zuzanna, Aleksandra, Łukasz, Karolina, Krzysztof, Igor, Monika, Ola, Mobi, Aga, Tomasz, Asaselo, Joanna, Jagoda, Kurka, Lidia oraz Sławek. Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie zdjęcia do odcinków. Mam do Was również ogromną prośbę o szacunek do mojej pracy, jaką wkładam w podcast i utrzymanie komentarzy na właściwym poziomie. Niezależnie od tego, kim jesteś i jakie masz poglądy, będąc tutaj masz coś wspólnego z każdym, kto tutaj jest. Ciekawość sprawami, o których Wam opowiadam. Do usłyszenia.